Garfield to popularny komiks stworzony przez Jima Davisa, którego bohaterem jest sarkastyczny i nieco leniwy kot nazywany Garfieldem. Już od 43 lat pałaszuje on lasagne, gnębi swojego właściciela Jonathana i rozśmiesza miliony czytelników do łez. Czy Jim Davis wciąż kontroluje pracę nad Garfieldem? Jak zmienił się bohater na przestrzeni lat? Kim jest tak naprawdę, kocurem czy kotką? Poznajcie bliżej kota, który zawojował gazety na całym świecie i stał się prawdziwym popkulturowym fenomenem. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę. To pomoże mi w rozwoju. A teraz przechodzimy do ciekawostek. Bohaterowie zadebiutowali 8 lutego 1976 roku w ramach miejskiej gazety Pendleton Times Post. Początkowo to właściciel Garfielda był głównym bohaterem. Z czasem Davis zmienił tytuł komiksów na Garfield. Tworząc tę postać, Jim Davis zainspirował się osobą swojego własnego dziadka. Podobno zwierzę odziedziczyło po nim zarówno imię, jak i cech charakteru. Dziadek Jima był bowiem nie tylko człowiekiem o pokaźnych gabarytach, ale także duszą towarzystwa, uwielbiającą małe złośliwości. Co ciekawe, dziadek z kolei otrzymał swoje imię na cześć 20. prezydenta USA, Jamesa Garfielda. Dlaczego akurat kot, a nie na przykład pies? Ponieważ autor komiksu wychowywał się w posiadłości swojego dziadka w Indianie, gdzie zawsze przebywało dużo kotów. Choć Garfield znany jest niemal pod każdą szerokością geograficzną, w trzech państwach słynny kot nosi inne imię. W Szwecji wabi się Gustaw, a w Norwegii Pusur, w Islandii natomiast Grettir. Nie wiadomo, co podkusiło Szwedów i Norwegów do zmiany, ale uważa się, że islandzki tłumacz pasków publikowanych w porannej gazecie zmienił imię na Grettir, ponieważ kot był rudy, tak jak islandzki bandita i bohater narodowy Grettir Asmundarson. W 2002 roku komiks z Garfieldem ustanowił światowy rekord Guinnessa dla najbardziej rozpowszechnionego paska komiksowego. Wtedy to perypetie kocura docierały codziennie do jakichś 263 milionów czytelników. Były one w ponad 2,5 tysiąca gazet na całym świecie. Rekord ten do dziś nie został pobity, a komiks publikuje obecnie około 2,5 tysiąca tytułów prasowych. Garfield trzyma się z dala od polityki. W swych komiksowych paskach Jim Davis stara się unikać komentarzy na tematy społeczne i polityczne, ponieważ kwestie te zajmują całą resztę gazet, w których publikuje komiks. Poza tym autor woli skupiać się na sprawach uniwersalnych. W stosunku do pierwowzoru, dzisiejszy bohater komiksów ma dużo większe oczy, charakterystycznymi ciężkimi opadającymi powiekami, wydatniejsze usta, a także porusza się na dwóch łapach zamiast na czterech. Jednak jedna cecha pozostaje niezmienna. Garfield był i będzie gruby. Jego twórca uważa, że schudnięcie wiązałoby się z końcem Garfielda, jakiego znamy. Dzięki temu, że nie jest idealny, lecz mimo to wydaje być siebie zadowolony, może stanowić wzór dla milionów osób nieakceptujących własnej osoby. Jim Davis wciąż kontroluje pracę nad Garfieldem i wymyśla wszystkie historie, ale osobiście nie rysuje już finalnych pasków. Rudy kot z zamiłowaniem do lasagne zyskał tak dużą popularność, że autor nie był w stanie sam zajmować się wszystkim. Już po kilku latach, jak przyznaje, na tworzeniu komiksu poświęcał jakieś 15% czasu. Pozostałe 85% zajmowało udzielanie licencji i pozwoleń na przeróżne gadżety z Garfieldem. W końcu postanowił zatrudnić współpracowników. Aktualnie tworzenie pasków wygląda tak, że Davis wymyśla scenariusz i szkicuje pobieżnie ołówkiem wstępną wersję czarno-białych paneli, a następnie inny rysownik, Eric Reeves, poprawia kontury na niebiesko i wpisuje litery w dymki, po czym przekazuje kartkę Laremu Fentzowi, który precyzyjnie nakłada na niebieskie linie czarny tusz. Za konturowanie odpowiada Tom Howard. To jedyna część pracy wykonywana na komputerze. Gdy pasek jest już gotowy, Jim Davis sygnuje go swoim charakterystycznym podpisem i można wysyłać pracę do gazet. Zazwyczaj każdy odcinek tworzony jest na rok przed publikacją. W marcu 2017 roku na Wikipedii wybuchła tak zwana wojna edycyjna. Ciągnęła się ona przez niemal 60 godzin i zakończyła się zablokowaniem możliwości edycji hasła Garfield. Co wywołało tę burzę? Wbrew pozorom, nie polityka czy kwestie światopoglądowe, lecz sama płeć kota. Internauci spierali się, czy jest on kocurem, kotką, czy może jego płeć jest niezidentyfikowana. Spór rozstrzygnął administrator strony, stwierdzając, że Garfield jest kocurem
i taka informacja znajduje się w domenie publicznej aż do dzisiaj. Jak do tej kwestii podchodzi twórca komiksowego zwierzęcia? W jednym z wywiadów powiedział, że z racji tego, że jest kotem, tak naprawdę nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Nie ma szczególnej narodowości ani rasy. Nie wiadomo też, czy jest stary czy młody. To by było na tyle. Jesteś fanem Garfielda? Która informacja Cię zaskoczyła? Daj znać w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.